Ford Focus MK2, jego stacyjka. Ford nieraz potrafi nas zadziwić swoimi pomysłami. Tutaj akurat chcę wymontować całą stacyjkę i się okazuje, że tu są takie dwie śmieszne śrubki, jedna tutaj, druga tam po przeciwnej stronie, które są takim samym starodawnym sposobem zabezpieczone jak w naszych maluchach Fiatach 126P, że śruba była dokręcana, a następnie łeb urywany, i Ford tutaj zrobił tak samo, żeby nie było za fajnie wyjąć stacyjki. To nie jest przeciwko złodziejowi, tylko to jest przeciwko mechanikowi, bo trzeba wszystko demontować, łącznie tutaj z poduszką, z tym pająkiem, przełącznikiem kierunkowskazów, żeby do tego dojść. No i wtedy nie wiem, czy tutaj nacinać, czy coś dospawywać. I tu tak się udało, że trochę pukłem przecinakiem i to ruszyło, i dość lekko potem to zaczęło się kręcić, także w palcach się odkręca. Ale tak sobie pomyślałem, że to nie jest przeciwko złodziejowi, tylko właśnie przeciwko właścicielowi albo mechanikowi, bo przecież wiemy, jak Ford jest dodatkowo jeszcze zabezpieczony, jak ma rozbudowany immobilizer. Na przykład osobiście się przekonałem, bo montowałem zestaw startowy, to w zestawie startowym, no nie wiem, czy pętla, akurat pętla to chyba nie odczuwa, że jest z innego samochodu, no ale immobilizer jest tak jak tutaj we większości samochodów w kluczyku. W liczniku zegarów, więc licznika też nie możemy sobie, czy całego zestawu zegarów, zmienić z innego samochodu, bo nam po prostu samochód nie zapali. Tutaj jest ten śmieszny, no niby deska rozdzielcza, znaczy, przepraszam, skrzynka bezpieczników, to jest skrzynka bezpieczników, ona ma tam jakąś swoją nazwę, BMI czy coś takiego. Tą skrzynkę bezpieczników jakbyśmy zmienili z innego samochodu, powiedzmy, że nam tam by gniazdo się jakieś wypaliło, to też nam samochód nie zapali. No i oczywiście sterownik. Sterownik to ustrojstwo. Tu jest jeszcze Siemens, który przysparza dość dużo kłopotów właścicielom Focusa. No i to jest wszystko jakby w zestawie startowym, więc cokolwiek z tych części byśmy chcieli osobno wymienić, to samochód nam już nie odpali. Także sobie myślę, pomimo że Ford jest tak strasznie zabezpieczony przed kradzieżą, to jeszcze dodatkowo tu takie mechaniczne zrobił starodawne patenty, żeby stacyjki nie wyciągnąć. Ja nie wiem, ja takiego samochodu to raczej do takiego samochodu bym się nie włamywał. A problemy są przede wszystkim dla właściciela i mechaników. Także tyle na razie o Fordziku. Aha, może bym jeszcze tu pokazał, bo przy okazji bym pokazał, jak się wymontowuje poduszkę powietrzną. Tu są z tyłu kierownicy takie trzy otwory, powiedzmy, takie nie do końca okrągłe, tylko takie bardziej podłużne. I w poduszce naokoło tutaj poduszki w środku
jest taki drucik. Taki drucik, on troszkę jest elastyczny i przez te otwory trzeba jakimś tam krętakiem, może troszkę krzywym, te trzy otwory tutaj w tych trzech otworach podważyć ten drucik.